Siema, dzisiaj na samym starcie malutka prośba do Was. Jeżeli wbijacie na RP, na którym ja gram, proszę Was wszystkich bardzo serdecznie, żebyście wcześniej przeczytali regulamin serwera i poradnik. W opisie wrzucę Wam link do ich Discorda, tam znajdziecie dosłownie wszyściutko. Proszę, trzymajcie się tych zasad, to jest RP, tutaj chcemy, żeby każdy jednak wczuwał się w swoje role, żeby to fajnie odgrywał, żeby grał się naprawdę przyjemnie, a nie żeby trzeba było co chwilę latać na rządowy albo wysyłać tikety na ludzi, bo ktoś robi po prostu jakieś gówno. Także, jeżeli chcecie zacząć grać na RP, poczytajcie trochę o tym, zanim to zrobicie, a uwierzcie mi, że wyjdzie Wam to na dobre. To tyle ode mnie, miłego oglądania. A gdzie jestem? Ja jestem, powiem wam, jestem w okolicy, tutaj Dallas. Reszta gangu, widzę, jeździ po mieście. Chyba tu będą przyjeżdżać zaraz. Jestem w naszej chacie, którą dzisiaj kupiliśmy. Nikogo tutaj nie ma, to chyba nie pouczyniamy nic ciekawego. Ja w ogóle tu jestem first time. Jeszcze jej naprawdę nie widziałem. Ale powiem wam, że wygląda to ciekawie. Ale że mamy taką fajną kuchnię. Co tutaj jest? A, tu mamy wyjście na dwór. Fajny. W tej chacie, ona jest na pewno ogromna i na taką całą ekipę jak my, no to na pewno wystarczy, jak mi się przynajmniej wydaje. Także robimy taki szybki room tour po prostu po tej chacie. Ona ma aż 3 piętra, to jest giga dużo. O, ale mamy balkonik dojebany, no spójrzcie na to tylko, ale pokchamp. O, jedyne co dostrzegłem, to że ktoś, kapon zostawił lokery, bodajże kapon, bo to on zajmował się chatą jak na razie, więc to pewnie on. Zostawił tutaj troszkę żarcia, ale ja sobie podkradnę jedno MR. Powiem, że Stonks. Siema. Co tam, wariacie? Ale ty masz stylowy dresik, nie? Muszę ci to przyznać, że masz stylowy dresik. Jakiś czas później rozpoczął się prawdziwy wyścig szczurów, ponieważ zostały odblokowane nielegalne rzeczy i wszyscy zaczęli biegać po mapie i rozwiązywać super tajne zagadki. Jakby całość polegała na tym, żeby znaleźć NPC-ty od sprzedawania nielegalnych rzeczy. Najpierw trzeba było znaleźć je, trzeba było znaleźć pola zbioru. Ale jednak się okazało, że to wszystko nie jest takie proste, ponieważ żeby podblokowywać te NPC-ty, trzeba ukończyć questy. Parę elementów do ukończenia fabryki narkotyków. Jeśli mi pomożesz, załatwię ci wszystko, co potrzebne do rozkręcenia własnego biznesu narkotykowego. Calipers, bla 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 bla. 5K expa i jakieś inne rzeczy. Ej, to jest bardzo ciekawe. Znaleźliśmy też jedno pole, mogliśmy sobie na nim zbierać, ale wiadomo, nie mieliśmy odblokowanych NPC-tów, więc nie mogliśmy tego sprzedawać. Ale to pole tam było, znaleźliśmy je dosyć szybko, pozbieraliśmy sobie trochę i poszliśmy od razu ogarniać te questy. Zainwestowaliśmy w gangową furę, tak jak widzieliście wcześniej, byliśmy na polach, gdzie zbieraliśmy różnej maści nikczemne przedmioty, hehexe. Ale tak, skupiliśmy dwie fury, w sensie mnie przy tym nie było, ja rzuciłem tylko przelew. Bo wiedziałem, że była składka, mamy dwie fury. Teraz sobie jedziemy zresztą ekipy doselnąć. I to tyle. Może się coś będzie działo, może nie, zobaczymy. Kurwa chłopaki, ja się trochę boję. W aucie nic nie mamy przecież, no nie? Medyk przynieś defibrylator. No, wiem, no kurwa, nachuj, nie wiem. Get pranked. Nie wiem, ale to kurwa znaleźć. Ej, no chyba jest giga przypał, co? Fucking psiarze. Skaczę mam po furach, ja to nagrywam. Nagrywaj to kurwa. Słuchaj, jesteś gotowy się napierdalać w razie co? No. Będzie. Przysięgasz, że będzie oddasz życie dla gangu? No. Nie. Co? Panie, chodku. Dobra. Dobra, kurwa, tak. Chodź do tych fur, nic tam nie. Ale chuj, no kurwa, jak się zapytają co robimy w czterech na lotnisku pierdolonym, pustym? No kurwa, zwiedzamy lotnisko, ja pierdolę. Dzień dobry. Którego? Bo na dwa jechaliśmy, bo my jesteśmy duża grupa, wie pan. Poczekajcie. Dobra, czekamy. Dobra, nie ma sprawy. No kurwa, gdzieś tam dzidem! Gdzie? Co się dzieje? Na glebę z nim, jak współpracować nie chcę. Mogę popatrzeć? Mogę przeskoczyć sobie przez płot? Bo czuję się jakbym zza krat patrzył. Dzięki. Bo wy, uciekaj! Mówiłem. Fazę, tego pilnuj. Przepraszam, bo ja tak w sumie to tylko przechodzę. Czy ja mogę się stąd oddalić po prostu? Ale co pan nie rozbiera, no? Molestowanie. Boże, co za chora akcja. Robię zdjęcia, no matka mi nie uwierzy. Proszę pana, rozebrał mnie pan. No, jak mi pan powie, że to jest w pana, kurwa, prawach ludzkich, to się wnerwię. Zawsze chciałem zobaczyć, jak wygląda zatrzymanie w praktyce. Boże, jestem taki szczęśliwy. Ja sobie tylko to oglądam, bo to... Jestem smutny, bo... A, rozumiem. No ja też oglądam, także śmieszna sprawa w sumie. Jak to? Robi się zabawnie, nie? Powiem panom, że wow. Jeszcze raz?
Czemu pan nie rozebrał? Ten zewnętrz to wyjaśnimy. O kurde, mam się bać? Nic mu nie będzie? Ale tak? Połóż się na spokojnie, no. Bo uciekałeś. Zostań z nim, ja idę Matowi pan. Dobra, to ja chyba po prostu nie będę przeszkadzał panom, co? Powodzenia w pracy życzę. Ja zacząłem udawać, że po prostu przechodzę i oglądam i zacząłem cisnąć bekę z ziela z policjantami i powiedziałem, to nie przeszkadzam, to ja idę. Po długim czasie dostaliśmy olśnienia. Po kilku godzinach poszukiwań i jeżdżenia po mapie trafiliśmy na kolejnego NPC-ta z kolejnym questem. Tym razem mieliśmy pewność, że ten quest może mieć jakieś powiązanie ze sprzedażą. I w sumie tak też się potem stało. Ty, ale co ten dziad jebany nam robotę daje. Witam serdecznie. O, to pan Whistle. Dzień dobry. Witam. Czemu panowie uciekali? Uciekali? No jak uciekali, jak do pana tu przyjechaliśmy? Z samej góry prosto, przecież... Automatycznie do pana. Nie, może ktoś inny. Przepraszam. Nie my na pewno. Czy ja mogę po prostu wyjaśnić to wszystko? Okej, okay. Razem z kolegami jesteśmy fanatykami natury. Uwielbiamy sobie jeździć po różnych miejscach, w lesie i tak dalej. Zresztą widzi pan ten offroadowy samochód? Przez pół roku zbieraliśmy na to, żeby móc sobie jeździć po lesie. No nie teraz, nie pytaj o takie rzeczy, kiedy... Oj, nieważne, koledzy są nieogarnięci. Lubimy sobie zwiedzać, po prostu, wycieczki turystyczne, miły weekend spędzany. Rodziną może nie jesteśmy, ale znamy się długo. Czysty przypał. Jaki przypał? Brak przypału. Teraz siema, zjechaliśmy sobie z górki. Szukamy kolejnych fajnych miejsc. Panowie, nie wiem w ogóle co tutaj robili, ale od razu sobie przyjechali przed nami. No to co, zatrzymujemy się i dzień dobry, no ja nie rozumiem. Nie rozumiem skąd stwierdzenie, że uciekaliśmy. My? Nigdy w życiu. Jedzieliśmy za takim samym pojazdem, który dosłownie pojechał w tamtą stronę. Nie widzieli państwo czegoś? Powiem panu, że... Nie, ale to auto kosztuje 18 tysięcy w sklepie. Powiem panu, że... Ktokolwiek sprowadził ten samochód na wyspę jest geniuszem, bo one schodzą jak ciepłe bułeczki. Ja już dzisiaj chyba z 5 takich w mieście widziałem. I szczerze, ciężko mi jest powiedzieć, nie zwróciliśmy uwagi na drugi taki, ale wcale bym się nie zdziwił, gdyby tutaj przejeżdżał, bo to teraz wszędzie takie jeżdżą. Wszędzie. O panie, ryba. Nie no, zostaw to, nie będziemy mieli co jeść dzisiaj wieczorem. No dobra, nic nie znalazłem, mogą panowie jechać. Okej, dziękujemy bardzo, miłego wieczorku. Nie, dobrze. Randomowym NPC to mamy dać, to nie wiem. Rozkminianie wielkiej tajemnicy paczek, co się mogło z nimi stać? To co, to na dół mapy jedziemy, bo tam jest najwięcej. Najbardziej mnie bawi to, że to są te elwerowe podpisane jako Planter Quest. Kurwa, ale przypał. Kłopy z klamami, łapy do góry. Ale gówno się odjebało. Ile oni mają splów? Dwie przynajmniej. Zginąłeś? Nie no, o kurwa. O kurwa, do kogo? Uciekaj. No i co, byczku? A, chilluję sobie na ziemi. Nie no, proszę, kurwa. Ja mam, proszę, nie strzelaj. Dobra, dziś się towar sprzedaje, gadaj. Nie mamy... Kumpla, który... Nie mamy pojęcia. Słuchaj. Nie? Nie, przysięgam ci... Co to? Słuchaj, naprawdę nie mamy pojęcia. Przysięgam ci. Nie jesteśmy w stanie znaleźć. Nie ma nigdzie skupu. Biegamy tylko z towarem, robimy sobie przypał. Pizda jest totalna. Nikt nie wie. Gadasz, gdzie się sprzedaje, czy nie? No ale ile razy mam ci powtarzać? Możesz mi nie wierzyć. To co? Tobie trzeba chyba egzekucję zrobić. Kurwa, byczku, proszę, nie. Dlaczego? Gadajmy się jakoś, błagam. No to gadaj, gdzie się sprzedaje. Ale kurwa, powtarzam ci, że nie wiem. Zadam ostatni raz, gdzie się sprzedaje. A ja ostatni raz odpowiadam ci, że nie wiem. Nie chcesz, to nie wiesz. Kto to kurwa jest? Ty no nie wiem właśnie. Witam panów bardzo serdecznie. O, ale pan ma bryczkę, kurwa, ale bestia. Co wy tu kurwa robicie? Nie wiem, gościu, kręcisz nam się pod chatą. Czegoś tu musisz szukać. Prosta sprawa. Chciałem podziwiać posąg, bo jest... Ha, zajebisty, co? Lubię patrzeć na niego z okna mojego pięknego domu. Ha, ale to ryczy! Daj mu w pizdę! No pokaż jak to chodzi! Boi się kurwa! Nie zrobi kilometrów pewnie! Ha, nie rozgrzane jeszcze! Widać, że nówka sztuka w leasing! Pewnie w leasing! Ja pierdolę! No nie wierzę! Pa jak to chodzi cicho! Przejebane w tym gangu! Nawet fury nie ma! Słuchaj, ale to... Dobra! Chodź! Lecimy z buta po jakieś gówno?
Ale będzie masno. Fureczko. Przelej mi już 9 koła, a ja kupię od razu. Czekaj. Czekaj, podejdziemy, zatrzymamy się na luzaku, przelewik ci strzelę. First spot. Dobra, czyli musimy jeździć randomowo po mapie i szukać tych... Dobra, czyli randomowo... Wieczorem zabraliśmy się za robienie questów, żeby w końcu móc odblokować NPC-ta i zacząć zarabiać normalną kasę w normalnym tempie. Bo ponoć sytuacja wygląda tak, całym gangiem biegniemy i rozwiązujemy zagadki, że jest do wzięcia drugi quest u niego i ponoć jest o wiele bardziej popier. Więc zobaczmy sytuację. Nie będę pokazywał wszystkich lokalizacji tych paczek i innych rzeczy, ponieważ nie chcę ludziom psuć zabawy, nie chcę też psuć możliwości sprzedawania info o questach, ponieważ niektórzy to robią, więc staram się coś pokazać, ale też nie za dużo, żeby to było takie w miarę zbalansowane i żeby to po prostu nie straciło sensu, że ludzie sobie będą u mnie oglądali, gdzie co znaleźć. Okej, kolejne zadanie, chora... O kur... Potrzebuję, byś zrobił dla niej przysługę. Przynieśmy parę składników do mikstury, by wyleczyć moją ciężko chorą matkę. Masz tu listę składników. Wow. No nic. Jest, pa. Mamy to, ale to... Macie? Pelikan, tak. Tak. O, ja zobacz, sprzedaję to. 135 i weed. Coca i weed. O, ależ teraz będzie kaska robiona. Czyli marihuana. Za ile marihuana? Ja z pierwszej osoby to do Boga dostanę. Poczekajcie. Dobra, to co? Wracamy po chatę po pierwszy ten. Po pierwsze dostawę mamy w lokerach dużo. Jazda. Dobra, i tutaj mamy kolejny quest, który trzeba wykonać na bronie. I trzeba przynieść mu jakieś 4 schematy, które tak naprawdę i wie skąd mamy mu przynieść. Powiem wam, że jest to spoko sprawa. To jest naprawdę fajne, że trzeba się troszeczkę namęczyć, żeby cokolwiek ogarnąć, a wszystko nie jest odblokowane tak od razu, że wystarczy znaleźć to na mapie. I ktokolwiek na to wpadł, to naprawdę propsik. Ja nigdy nie grałem na RP, nie wiem jak jest na innych RP, ale tutaj bardzo mi się to podoba, więc... Cała reszta dnia, a w sumie to nocy opierała się już tylko na tym, że zbieraliśmy, sprzedawaliśmy, żeby farmić siano, żeby następnego dnia móc kupić bronię i w końcu porobić jakieś dymy. Pokój, wymarzony pokój, to jest nie no, pokój hipiskusa to jest... Pokczman, serio. Nie, hipiskus to już w ogóle. Wymarzony gaming room, S? Stalesz ze storage'em, butelka wody, no nie wiem, ale bawi mnie to. No jest. Nie, no ale że mamy tutaj i taki pokrzman posąg, na który... Jezus, ale kozackie. Wieża jeszcze z lewo jest. A na wieży byłem, fajny widoczek na miasto. Czemu mieć krzyk? No jeszcze trochę będę. Ale pokrzman, ale mam widok na chatę z tego. No i tutaj miniatura. W sumie z render distansem unta to z tego tarasu nie ma z fajnego pierwszy widoku. Pierwszy odcinek z RP, kupiliśmy dom ekipy. Dom ekipy został zakupiony, kurwy. Eleon, turnetowy świry, witam bardzo serdecznie. Jesteśmy kolejnego dnia jakby na serwerze, w sensie kolejnego dnia, no... Next day, w nocy tak naprawdę tylko grindowaliśmy na narko. Problem jest taki, że teraz jesteśmy trochę do tyłu przez to, że nie mamy broni. Mamy zamiar dzisiaj farmić tylko i wyłącznie na bronie, żeby każdy z nas mógł na spokojnie, bezpiecznie latać, no i po prostu się bronić przed ludźmi w razie co. Bo tam jest przypał po prostu na tych narkotykach, bo już niektórzy latają z bronią. Bank, przelewy, numer konto, wklej, kwota 46 kurwa tysięcy. Wyślij. Poszło kapłan jasny. Czuję się jakbym dopiero zaczął grać teraz jak patrzę w lewy dolny. Przysięgam. Patrz tu. Oj byniu. It's so good. Looks so good. Masz kapiszona. To women. Gdzie jest auto? Tam, widzę. Patrzcie jak wysiądą. Siedli do fury z powrotem. Ja się kampię w domku. Siedli. Łapy. Siema. Łapy, góra. Siema. Góry. Łapy. Powolutku na zewnątrz. Śmieszna akcja. Tutaj. Tędy, zapraszam, tędy. Raz. Chodź tu. Prędy, gdzie? Stój. Stój, dobrze. Dawaj. Raz. Co macie fajnego tu? Nie, mogę cię obrać i pomarańczka dla ciebie. Ja mam wodę i brudne. Ja może przeszukam, bo na im wodę jeszcze wędkę. Biedni chłopaca taką furką? Niech wypierdalają są tu i tu. To co no? Gdzie są tu ciekasz? Wypierdalać. Do fury i kurwa hop shop. Miło było, żegnamy się. Ale ruchy! Nie ma. Ruchy! No, bo nie usłyszały. Nic nie mają, nawet nie chciał się przeszukiwać. Siedzimy na polu trochę, czy nie? Co jest?
No nie! To jest w ogóle jakiś wyższy rangą, jak mam ustalony. To jest żałosne to, co tutaj jest uczyniane, że chłop zapierdala na wstecznym. No nie wiem, kurwa. Właśnie jest... Chcę sobie odgrywać policjanta pod przykrywką, to nie powinien na wstecznym jechać przed podejrzanymi, nie? No... Nie no, spoko jest, kurwa, cała mapa na wstecznym, ledwo se chłop radzi już. No, trzymaj, porozmawiamy. Byczku, byczku, zatrzymuj tą furkę. Wysiądź ładnie, wysiądź. Wysiadaj, wysiadaj, wysiadaj. Stój. Już. Stój. A kto inny? Chyba, że jeszcze z kimś jesteś. No mam paczkę fajek. Pozwól, że ja tutaj zajrzę, co? Spodzę, nie. Furkę mam lepszą. Ej, auto jedzie, auto jedzie. Gdzie, gdzie, gdzie? Na lewo. Drogą jedzie do nas, w naszą stronę. Jedzie, jedzie. Chowamy furę? Znaczy, wyklamy? Krzyczcie, żeby odjeżdżał. Czołujcie z klamki i krzyczcie, odjeżdżaj. Wypier gościu stąd, raz, raz, raz. Dobra. Jesteś wolny, możesz jechać. Bo solo, więc. Nie ma gościu. Dobra, spierdolamy. Witam wszystkich tu serdecznie, łapy do góry. Łapy, raz, 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 stoimy, stoimy. Łapy do góry. Na chodnik, linię. Pan też, halo, halo, co to ma być? A jak zaśpiewam, to masz puścicie? Nie. A co zaśpiewasz? Nie no, jak ładnie zaśpiewasz, to możesz. Ale to musi być najładniejsze śpiewanie w twoim życiu. Co znasz na pamięć? Okradajcie. No, no to niestety, no. Nie no, wkurwiłeś nas. Pokazuj te kieszenie, gościu. Coca-Cola, nie Pepsi. A ja akurat uwielbiam Pepsi. No to Pepsi może, no pomyliłem. No to kurwa się zdecyduj. Obojętnie o czym. Ma się nam spodobać. Patrzy, wypierdala z brakiem szacunku ty. Nara, jedziemy. Co ty kurwa gościu robisz? Co? Chleba z nim. Żebym powiedział wierszyk i mogę odjeżdżać. Tak no to odjeżdżam. Kurwa, pojebało cię, nie masz lepszych żartów, człowieku. Dobra. A ty będziesz współpracował jak kolega, czy nie? Ale tamten się już kurwa zesrał. No. Straciłem 5 minut, nie mogę farmić przez 5 minut. No to jakiś pożegnalny dam wierszyk, skoro już się nie zobaczymy. Tak, pożegnalny, żebyś potem po nim wypierdalał. Pożegnanie z bliską osobą może być pełne niewyraźne. Więcej emocji! Rozstanie ostatecznej śmierci. Pożegnać kogoś można tylko na chwilę lub na zawsze. Poniżej znajdziesz kilka... Czekaj. Tą definicję pożegnania? Czy... Nie wiem, co on kurwa robi, naprawdę. Nie wierzę w to. Nie no, chyba mu odpuścimy już chłopaki, co? Bo jedział więcej niż ten jego kolega, co się zesrał. Dobra. Dobra, lota, raz. Halo?